Siema, dziska tutaj Frer, a to będzie kontynuacja 94 części Zagrajmy w Gothic 3. W tej części zajmiemy się farmą orków właśnie tutaj, no i właśnie problemami zniszczonej tej farmy właśnie. No i porozmawiajmy z tym, może być głównym dowódcą ich. No i jaki to jest ten ziomuś właśnie? O, chyba to ten kapot. Dobra, no. Uważaj, bo zatrzesz wszystkie ślady. Mhm. To już chcę widzieć, czemu nie ma żadnych staw. Chcę wiedzieć, czemu nie. Nie dziwię się. Mhm. Jak widzisz, nikogo tu nie ma. No, zły burdel. Co tu się stało? Też bym chciał to wiedzieć. Hmm. Jeszcze kilka dni temu na farmie wszystko grało. No. Mieszkało na niej gdzieś ze czterech wieśniaków. Teraz ich tu nie ma. Mhm. No i zobaczymy w tej części szablo zęby w Myrtanie, tak. No, ciekawostka kolejna. Nie wiedział już, bym siedział. Zakłód stąd jest Okej. Widywałem tam. Wyglądały na bardzo niebezpieczne. Może to ich sprawka. Prawdopodobnie zjadły niewolników, ale niestety szablo zombie nie zniszczy domu. Nie jest taki duży jak troll. Więc zrób to. Nie pozwól się Nie bój się, nie pozwolę się pożreć. Ale przed tym zapiszemy, tak jak to zwyczaj. No i w tej części zajmiemy się tą farmą. Pójdziemy, a może nie do druida Torna, bo nie wiem, czy będę miał czas. Na pewno zrobimy wszystko po farmy. Pójdziemy jeszcze do Trellis. No i zakończymy część przy jednej z farm. Bo będziemy z tej farmy iść do Nemory. Tak. Dobra. Siedle królewskie. Dzisiaj, jak to muszę powiedzieć, śledzę sobie kręcę, bo mam okazję. Sorki, muszę być do przejrzeczenia. O, i tak wyglądał normalnie szablon ząb. W Gothicu 3 bez żadnych modów. Postać może być. Nie ma nic do zarzucenia sobie. Ale może być ten żółty pomarańczowy kolor, wyobrażacie sobie w Myrtanie. Co mówię, w Nordmarze dosyć dobrze by się zrzucał w oczy. I raczej by nie upolował żadnej zwierzyny, ten muszę powiedzieć zwierzaczek. Dobra. Przypomina się ten szablon ząb mi z tej, no, z bajki, jak byłem mały, epoka lodowcowa, jak był tam ten szablon ząb. Dobra, ale to już swą drogą. Dobra, papa. To było dosyć szybkie, ale straciłem trochę życia. Dobra, weźmy sobie, łyknijmy coś, zjedzmy i ruszajmy. Jeszcze zobaczyć coś w tej, co jest w tej jaskini. O, słyszę wilka nad jaskinią, bo raczej tu go nie ma. Dobra, bierzemy zarzewiały miecz. Coś tu jest? O, jest metalowy kufer, dobra. W ogóle ja mam problem z tą samą zakichaną błyskawicą, tak? Dobra. Raczej w metalowym kufrze nie można się spodziewać błyskawicy, ale wiem, gdzie może być. Może ona być tam, gdzie koło do spadu, Geldern, na tym mostku. Jest wejście do góry i tam jest cieniostwór. Tam jest jaskinia kilku cieniostworów, bo jednego tam, jeden tam jest. Na pewno. I chyba tam jeden niż, więcej niż jeden jest. Sroki są moje ścinki, można powiedzieć. I splenienia. Dobra. Zadanie wykonane. Kurde. Sroki jak co? 1300 coś save'ów. Pięknie. Dobra. No to idziemy do tego orka. Tak. W jaskini na zachodzie znalazłem stado szablu zębów. Jaskini były bardzo niespokojne. Mhm. Ten bałagan na farmie chyba nie... Cholera, no. A już miałem... Komplikacji? Co masz na myśli? Komplikacji. Ostatnio plastka... Nie byłbym zaskoczony, gdyby to oni... Skąd... Sądzisz, że gońcy leśni mogli zrobić coś takiego? Sądzisz. Nie lekceważ się. Potrafią się posłuchać. W większej grupie stanowią ogromne zagrożenie. Co mam zrobić? Co mam? Na czele gońców zwykle... Dowiedz się, czy to... Jeśli tak... Czy najeźdźcy splądrowali farmę? Wiecie co? Torna nie będziemy zabijać naszego starego przyjaciela. Tak, druida. No nie, nie, nie. Niestety, my nie jesteśmy po orkowej stronie i nie polujemy na druidów. I może być ani... Może być ich nie krzywdzimy. Nora... Jednego skrzywdziliśmy, bo chcieliśmy wziąć sobie kamień cieniostwora. Dobra, dawaj. Zapiszemy. Pójdziemy do tej jaskini cieniostworów. Dlaczego idę do druida Torna? Idę do druida Torna po to, żeby z nim porozmawiać, bo chyba za to jest ekstra, jak nawet go zapytam, czy splądrowała farmę. Po drugie, jest tam goblińska jagoda. Ale też spodziewam się wielkich lagów, tak, bo tam jest taki teren, gdzie są lagi, więc... coś za coś, tak, ale nienawidzę tych naprawdę lagów w kupaku dodanym. No i widzicie, tutaj ta dróżka jest. No idziemy z tą dróżką, tak, i zaprowadzi nas do tej jaskini, gdzie będą cieniostwory.
Tak, a tam wyżej jest Nemora, ale na razie nie idziemy do Nemory, tak. Dobra, bierzemy tutaj, muszę powiedzieć. Miecz nasz ukochany? A czekajcie. A, dzika jak ona, dobra. Myślałem, że jakaś inna. Okej. Okay. Chyba to będzie więcej niż jeden cieniostwór. Dobra. No, dawaj. Spokojnie, wpakuję mu jeszcze kilka kulek przed tym, jak do nas dojdzie. Byłoby dobrze, jakby kufer i błyskawica, tak? Ja wiem, o co chodzi mi z błyskawicą, bo błyskawica po co? Chciałbym otrzymać błyskawicę, żeby stworzyć miecz orniczny, tak? Dobra, dawaj. No i prawie mu zdjęliśmy cały HP. Musimy mieć więcej, musimy się bardziej nauczyć tego ucznictwa, żeby może powiedzieć więcej, zadawać obrażeń i mieć lepsze łuki i wyposażenie. Dobra, o, golem, a to ci. Dobra, fajnie z golemem. Dwa aż, o ja pidole. Będzie ciekawie. Wiecie co, na razie zróbmy kółeczko tradycyjne. Dobra. Dobra, jeden poszedł. Sam już dużo nie zrobisz. Papa. Dobra, bierzemy tutaj serca golemów, zapisujemy i sprawdzamy to, co tutaj jest. No i mi się wydaje, że tu raczej kufra nie ma. Tak. Komplikacje, ale wiem, gdzie jeszcze jest kufer i gdzie można znaleźć te kufry. Więc chyba mi się wydaje, że przed warantem, jak będzie mieć farta, wskoczy nam ta błyskawica. Ale na razie weźmy sobie pochodnie, żeby sprawdzić, czy tu nie ma tego. Jeżeli nie, to przeszliśmy tu po sam exp. I chyba mi się wydaje, że przeszliśmy tutaj po exp, szkatułkę i inne takie pierdoły. Dobra, ale choć szkatułka jest, dobra. Teraz tutaj coś jest. Nie, to jakiś złom, ale tego złomu nie będę zbierać. Bierzmy miksturkę leczenia. Czekajcie, teraz sprawdźmy. Czekajcie, ja coś chciałem tutaj właśnie tak ogarnąć. Kurde, idź mnie z mojego, muszę powiedzieć znów. Mapa Kowinis, mapa Arniorat. To były czasy, nie? No, były. Dobra, czekajcie, teraz tutaj. Przepisy, nie? Tak, tu są przepisy kowalskie. Miecz runiczny przed pociskami 5, o, przed wykute własnymi rękoma, no, daje większe, może być. Sumując, to wszystko jest lepsze niż wielki miecz, tak? Miecz Austina to zmierzch ubogu, zapamiętałem ten, może być nazwa tego miecza. To jest wielki miecz i on daje przed chyba pociskami 10 ochrony, więc coś jest, tak? Jest coś, dobra. No to idźmy, o, teraz, no już mnie przycina. Dobra, zapisujemy. No i pójdziemy po tą bliską jagodę. Tak, jeżeli na mnie zetnie, nie zdziwi się, jak będzie zaraz Wally z góry, brak odpowiedzi. O, no i jest, dobra ludziska, jesteśmy u druida Torna, no jak co, oszczędziłem sobie tego nagrywania, no jak coś, można powiedzieć, zerwałem tą goblińską jagodę. Tak, mam tutaj właśnie ich 12 ludziska. Zapytajmy się go propos tej farmy. Orkowie sądzą, że zniszczyłeś farbę w pobliżu Trellis. Orkowie mają całkowitą rację. Ludzie pracujący dla orków, tak jak tamci farmerzy, utrudniają innym życie. Nie mogę stać bezczynnie i patrzeć, jak ludzie pozwalają się zniewalać, byle tylko przedłużyć nieco słodędzną egzystencję. Oj, nie się tych zatrzyłeś. Musisz zostać skupusem pomiotu Beliaku. Niespoczne, bite na zła. Dobra. No to już wszystko a propos tego. To więc ludziska, będziemy się widzieć na tej farmie, jak co, zaraz. Dobra ludziska, jak co, jestem, no i powiedzmy temu orkowi, że druid Torn stoi za tym wszystkim, że farma została rozwalona. Torn zrównał farmę z ziemi, co za świnie. Podejrzewałem. Dobra robota. Dziękuję. Masz jakąś wiadomość? Powiedz mu, żeby nie wiązał z tą farmą, że... Dobra, ruszajmy do Torusa, tak, do Trellis. No i co w Trellis zrobimy? Załatwię pewne sprawy w Trellis i to będzie koniec 94. części Zagrajmy w Gothic 3. Tak, no, może być część 94. jest dosyć długa. No i 95. dotycząca dojścia do Nemory i w ogóle całych zadań Nemory będzie też długa, więc będzie dużo do oglądania. O, jakieś mi się downy na dole kłócą. Jakiego tutaj mam farta. Gram coś, to może być się kłócą. Dobra, i kolejne zadanie z głowy.
O Boże, 200 zł tam mi sypnąłeś. Dobra, teraz użyjemy czaru, grupowe uśpienie. Tak, chyba mam ten czar. Dlaczego? Bo chcę sobie otworzyć tą ciężką skrzynię kolejną i dowiedzieć się, co kryje właśnie ta skrzynia kolejnego. Jak co, tutaj właśnie save miałem. Sobie przepięknie grałem, ale Fraps mi jakoś cudownie się wyłączył i się zbugował właśnie filmik. Tak, i można otworzyć filmu. Dobra, teraz bierzemy sobie, naładujemy manę, tak, i otwórzmy tą skrzynię. Jak już oplądrujemy ich dosyć, to porozmawiamy z Wakiem i jak już to zrobimy, to wtedy ruszamy do... Czekajcie, muszę... to ruszamy do tej farmy, gdzie będzie chciał nas wieśniak zaprowadzić do Nemory. Dobra, proszę bardzo, spać mi tutaj. Raz, dwa, leżeć. Dobra, ciężka skrzynia. Otwieraj. Dawaj. Już pójdziemy do skarbca Trellisa, chcę od razu. Inkwizytor i Charbeliara, no. Tak, dobra, Inkwizytora zaraz, może powiedzieć, przejrzymy. Ale teraz stoiliśmy szybko tutaj, bo uspaliśmy, może powiedzieć, tym czarem uśpiliśmy zarazem kilku orków. Dobra, otwieraj skarbiec miejski. Dawaj, nie poddaję się za pierwszym razem. Aha, te inne kufry otworzymy, jak można powiedzieć, podrobimy już Trellis. Dobra, bierzmy tutaj to, zapiszmy. I jeszcze tutaj będzie jeden kufer, tak? Normalnie, w takim, który można otrzymać błyskawice i zaplujemy na niego. Przed, muszę powiedzieć, jeszcze wyjściem do tej farmy, gdzie będzie chciał nas wieśniak zaprowadzić do Nemory. Dobra, ale będziemy musieli go ochronić. Dobra, wpuść mnie. Okej, okay, będę się zachowywać dobrze, nie bójcie się o mnie. Dobra, gadajmy z nim. A, czyli że może być plotki propos walki asasyni kontra orkowie, to prawda. Mhm. O, zaraz będzie zaraz wali z góry. Tak, to będzie propos asasynów. Tylko że orkowie nie chcą atakować asasynów. Tylko tak, że orkowie boją się ataku ze strony asasynów. I to też jest prawda. Gdy już byśmy szli drogą Zubena, on by nam powiedział, zlikwiduj wszystkich wodzów orków. I wtedy mamy właśnie zadanie a propos tej ścieżki. Zlikwiduj wszystkich właśnie tutaj przywódców orków. Dlaczego? Bo orkowie odwrócili się od Beliara, tak. I im wyznają go, można powiedzieć, wyznają, może powiedzieć, swoją potęgę, czyli są, może być ateistami, coś w tym stylu. Czyli, że może powiedzieć, nie wyznawają Beliara, tak, odwrócili się od jego, może powiedzieć, mocy. No i za to Beliar się wkurzył i chce wszystkich zabić orków. Nie chce zabić wszystkich orków, chce, żeby orkowie upadli. Przygotowanie, no właśnie. Chodzi o to właśnie, jak tutaj... O, właśnie. To będę pierwszą osobą, która się o tym dowie. I pierwsza dozna tego. Ten zamek padł, nic nie powstrzyma. Tak, to jest, może być, bramy do właśnie krain centralnych. Powiedzmy jeszcze... O, właśnie. Asasyni bardzo nam pomogli w czasie wojny z Borami. Zajęli się tą krainą, którą rzadko odwiedzają orkowie. Pustynia, Warant. Ale Beliar, niestety, jak już będziemy z nim, jakbyśmy z nim rozmawiali, nie wiem, czy będziemy dążyć drogą Beliara, raczej nie, to właśnie nam powie po prostu, że orkowie odwrócili się od niego i muszą zostać zlikwidowani ci ich dowódcy. I okradają nas przy każdej okazji. Podobno mają na zachodzie duży obóz. Nazywają go Nemory. Chciałbym zniszczyć. Nie zniszczę Nemory. To jest cel twojego boskiego artefaktu. On właśnie ma artefakt Adanosa. No właśnie. Dobra, już muszę powiedzieć, pominiemy tą rozmowę. Mam mu dać po prostu 50 tysięcy sztuk złota, żeby spłacić umowę orków, tak? No i nie dam mu tej kasy na pewno. Po pierwsze, jakbyś mu nawet dali tą kasę, to może być, by zniknęła. Nie można byłoby ją odzyskać. Dobra, idźmy szybko przed Wari z góry. Otworzyć kufer, tak. Dobra, i jeżeli fart, można powiedzieć, będzie,
to do farmy, do tej farmy, gdzie nas ziomuś mieście nas zaprowadzić do Nemory. To nie tutaj, dobra, zdejmujemy. Fakto. Aj, aj, aj. Dawaj, 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 Bezie. Ale mi się wydawało, że to tutaj był ten kufer. Nie? Cholera. To gdzie ja mam pójść do tej cholery? Dawaj. Dawaj, 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 Bezie, biegnij, biegnij. Okej, czy to tutaj? Tak, tu, dobra. Łoimy cię. Fuck you. Papa, dobra, zapiszmy i otwierajmy ten kufer, tak. No i może powiedzieć, znikajmy i idźmy do tej farmy, gdzie mnie nas chciał ten niewolnik zaprowadzić do Nemory. Dobra, dawaj. Proszę, błyskawice dajcie mi. A weźcie się w kurde. Jak chcę tego itema pod tytułem błyskawica, to za nic nie będę jej miał. Tak, dobra, już coraz więcej rzeczy się buguje. Szybko, szybko, Bezi. Walka o czas. Gra o czas raczej. Dobra, ruszajmy. Dawaj, dawaj, dawaj. To ludziska, jak tu będzie zaraz Waris Guru, to chcę powiedzieć, że to będzie koniec 94. części Zagrajmy w Gothic 3. Następna część to będzie 95. czyli właśnie Nemora. Jak co, dzięki za oglądanie, nara.